A we wszystkim dzisiejszy odcinek Powrót śniegu. Można powiedzieć, śnieg u nas spadł. 6 chyba marca. A co ja dzisiaj robię? Zamieniam się w artystę. Artysta, który będzie rzeźbił w kamieniu. Proszę bardzo, dzisiaj warsztatem mojej pracy jest tutaj właśnie oto pomieszczenie, jest to była obora, ja tam nie będę tutaj się rozglądał, tutaj kiedyś była obora. A teraz trzymamy tutaj jakieś takie meble, nie meble stare, no i mamy jeszcze takie wyrko tutaj. No ale to ogólny bałagan, ale nie o bałaganie dziś, tylko o twórczości artystycznej. Jak pamiętacie, chyba 2 lata temu, bo już chyba minęło 2 lata, jak robiłem remont tam synowi w pokoju. No i tam były takie paski z kamienia elewacyjnego. I przyjdzie mi czas, moi drodzy, dokończyć to dzieło, bo tam podjęliśmy decyzję, że jeszcze jeden pasek robimy. Kurde, gorąco tutaj z tym słońcem. Jeszcze jeden pasek robimy, taki do tego jednego paska potrzebuję taki w sumie, to zademonstruję. Ten kamień miałem, chociaż muszę część dokupić. Taki pasek będzie na, ja tutaj zmierzę, no jakieś 57,5 cm chyba. No i tak to będę robił, także muszę, tych pasków będzie 20. No i tak robię na przemian, tak jak tam robiłem. Czyli ten będzie tu, a ten będzie tu. O, i tak to będzie robione. No i teraz muszę, moi drodzy, uciąć 20 takich kawałeczków, to tam na połowę. Także już ja to pomalutku tutaj tnę. No tutaj już mam 3 warstwy, przekładam takim papierem, bo tutaj, żeby nie porysować tutaj te powierzchnie, chociaż część może nawet już układają polakierowane, bo później się taki to lakieruje. Czyli ty to potrafisz zrobić, moi drodzy. Budowlanka według mnie jest takim, jakby to ująć, no dość prosta budowlanka jest. Trzeba mieć trochę cierpliwości. No i oczywiście, jakbym powiedział, no trochę zdolności, w szczególności w wykończeniu wnętrz. Typowo murowanie to już wymaga pewnego jakieś tam doświadczenie, ale wykończenie wnętrz wymaga też doświadczenia, ale jak to się mówi, każdy laik może spróbować, taki jak ja. Też nigdy nie układałem nie kamienia, a układam i bardzo dobrze mi to idzie. Czy na przykład robienie gładzi, czy może nie robię tak, tak szybko, ale ja mówię, pomalutku to robię. Ale Krzysiek, to nie dokończyłeś, nie dokończyłem blachy, znaczy nie dokończyłem bramy, no nie dokończyłem, moi drodzy, bo dzisiaj tak sobie pomyślałem, kurczę, może by też te szyby robił, te szyby tutaj, ale tak sobie myślę, zaraz muszę jechać zrobić przegląd w samochodzie, no i zamówię blachę, ta blacha, nie wiem, przyjedzie może za 2 dni, wtedy jak zamówię blachę, to wtedy już, jak to się mówi, wezmę się za robotę, już konkretnie przy drzwiach, a tak teraz będę robił, właśnie kończył ten pokój, a tutaj właśnie pierwsza moja brama i zwykłe szyby, takie z okien. I tutaj też taka sama technika, kątowniczek w tę stronę. Tutaj ładnie blacha podchodziła, żeby tu, załóżmy, woda skapywała po tym. No ładnie przynitowane, kolor zielony, ocieplone. A tutaj, jak to się mówi, przyczepione tylko na silikon. To troszkę mi pordzewiało, bo to było wilgoć, bo to była obora, bo to parę lat już tak świnki tutaj jeszcze żerowały. Także zobaczcie, na silikon i patrzcie, wszystkie popękały. Jedna została, tu pękło, tu całkiem się porozpękały. W sumie to się otwierała, ta była zawsze tak na stałe. I widzicie, wszystkie szyby popękały. Ja już nawet ich nie czyszczę, ja ich powybijam. No i wstawię tę płytę komorową, bo uważam, że to jednak najlepiej, bo tak tutaj się sprawdziła, prawda? Taki sam system robienia, z takich samych profili. Zobaczcie, bardzo ładnie to wychodzi. Nie odchodzi ta szyba. Płytę komorową to można co jakiś czas, załóżmy, no wymienić co 10 lat. Nie wiem, może się zużywa. Trudno mi powiedzieć też. No z tego poliwęglanu są robione też tunele foliowe. Ile to lat wytrzyma? Nie wiem. Prawdopodobnie chyba 10 lat gwarancji, ale nie o tym. Dzisiaj kamień. Pociąć 20 sztuk. Jeszcze 4 całe muszę przeciąć. No jak ja to robię? No zarysowuję ołóweczkiem, prawda? Dzisiaj czysta robota. Krzysiek, nie masz statywu? No nie mam. To jasność, widać, wszystko widać. O, mam to ze... No i tak delikatnie, moi drodzy, tak się staram, bo tak po połowie ona ma 38,5, 38. Nie wiem, ile ona ma całości. 38,5, także na 19,2,5, wiecie, to tak się równo nie uda, ale tam zawsze, wiecie, tak staram się, żeby tutaj na środeczku i tak
przestrzelić to krówniutko. Podkładam sobie... O, dobra, przetnę. O, i już przecięte. Sprawdzam mniej więcej, czy jest równe. O, w miarę, naprawdę równe jest. No nie wiem, czy to widać. Tam jest, ja mówię, to jest jeden niecały milimetr może. O, tutaj później, no później muszę to poczyścić. O, tutaj o, tak sobie leciutko. Tak, o, Packa do czyszczenia w sumie. Gładzi chyba. No, to można i papier założyć, ale... O, przejadę tutaj, sprawdzę. Kątowniczkiem nawet, o. Czy tutaj jest kąto, jest w miarę. No ja mówię, to też nie musi być takie równe. Oczywiście tutaj sprawdzam sobie do takiego pierwszego mojego wycięcia, jak to będzie. Ja mówię, zawsze jeszcze na miejscu można troszeczkę sobie podciąć. Tu troszkę jest za duże. Zaraz będziemy podcinać. No. Pierwsze trzeba tutaj odczyścić, o tutaj, o. Tak, żeby już tam w pokoju, prawda, nie czyścić to, ja tylko przejeżdżam sobie. Naprawdę, niby ona nie jest taka droga, nie jest taki drogi ten kamień, ale naprawdę równiutki jest. Mączka, zobaczcie, produkcja mączki, ze świerszczy. Podobna, też taka szarawa, zobaczcie, ze świerszczy. Tylko przykrywam sobie tutaj, że będę miał wszystko gotowe, jeden, drugi. Wiecie, no nie ma co na urlopie siedzieć. Trzeba coś podokańczać, wszystko to, co jest. Ja to sobie to wszystko... O, ci mi się zamykają. Ja to sobie podokańczam szybciutko. Powycinam, bo tam jeszcze... tam koło tych drzwi wejściowych, znaczy drzwi, czyli taki glif też mam ułożyć, też mam ciąć na jakieś 18 chyba i pół. Może coś nagram sklejenia, zobacz. Kamień to jest taki... A, ja mówię, następny. No, takie pudełko. Ja to już mi zostały, no. Zostały, czekały. Czekały 2 lata, no, żeby to dokończyć. No wiecie, no tak to czasami jest, że trzeba poczekać 2 lata, żeby to dokończyć, no. Ale u nas jeszcze ma być taka paskudna pogoda, wiecie? Paskudna pogoda, czy to się topi? W nocy przymrozki? No ale fajnie. Powiem, lubię zimę. Dobra, działam tu. A i później się odezwę. Oho! Moi drodzy, ja już to wszystko pociąłem. No tak to mam wszystko poskładane, ponumerowane. Nie wiem, czy to widać, bo już ciemno się zrobiło, jak wróciłem z miasta. Także tu mam swoje wymiary. Tak, tak, tutaj ja. To jest kilka rodzajów, po prostu cięć. Każda ponumerowana. No i teraz tutaj oczyszczam. O, to oczyszczam tak, żebym już tam gdzie będę lepił to. Krzysiek, ty umiesz lepić. No jak to robię? Pokazać wam? Widać to? O, fachowiec, Krzysiek fachowiec. O, po prostu ścieram tutaj takie warstwy. Głównie tutaj po samych krajach jest taka wypukłość jest. To podczas chyba wyciągane z takich gumowych matryc. Także ścinam to. O, leciutko tam rogi. Rogi zetnę. No i to się mówi, odkładam. Krawędzie. Cyk, cyk. O, już jest pięknie. Ciekawostka. Śnieg się stopił, jeszcze troszkę tutaj zostało. Jeszcze pojechałem zamówić tę blachę, czyli ten trapez T7. Co się, moi drodzy, okazało? Pokażę wam coś fajnego. Okazało się, że blacha staniała. Datę pozakrywałem, tu moje dane. Data to będzie prawie rok temu. Czerwiec, nie, kwiecień. Kwiecień, pod koniec kwietnia zamówiona była. No i tak, jak tutaj widzicie, blacha, pierwsza pozycja to kolor. Cena netto to 44 zł. A tutaj mamy tę pozycję drugą. Taki sam trapez. O, można porównać. Cena netto 34. Prawie no, 10 zł tańszy. Interesu, słuchajcie, z dachu nie zrobiłem. Ale ja mówię, już tam nie będę szukał. Nie będę się obwiniał. Wiecie, no zrobiony jest i tyle. No i o to chodziło, żeby zrobić. Żeby wykorzystać ten czas, tak jak teraz się wykorzystuje. No. Bo patrzcie, jak tutaj gruszka się bawi. Gruszka się bawi. Chodź gruszka, powiedz coś. Tabaczki obserwują. Tabaczkę wypuszczę. Bramę muszę pozamykać. Także ten kot ucieka. Tego kota muszę zamknąć, bo to na drzewo mi ucieka wtedy. Jak psy. Psy sobie łażą wolno. A i słuchajcie, moi drodzy, no muszę podziękować wszystkim za komentarze pod ostatnim filmem, tam gdzie dałem zapytanie co do palenia
najbardziej ekologicznym surowcem, czyli drewnem. No, widzę, że część osób się ze mną zgadza. Widzicie, na tym interesu nikt nie zrobi. Będą promowane pompy ciepła, a do 2040 chyba 40 czy 50 roku chyba będzie jedynym źródłem ogrzewania będzie pompa ciepła. Tyle się mówi o uzależnianiu od jednego surowca, moi drodzy. Ja tak nie mogę pojąć, ale w tym jest jakiś cel. Dlaczego tak się robi dalej? Czyli nie uczymy się na błędach, nikt się nie uczy na błędach. Wiecie, to tak wygląda, jakbyśmy, nie wiem, odkryli jakieś takie źródło, nie wiem, jakby dwa kable jakieś wystawały z ziemi i dawały prąd. Nie wiem, za darmo nawet bym powiedział. I tak się właśnie tutaj, nie wiem, cała Europa? No tak mówiąc o Europie, no bo tak te nakazy to są na początku w Europie. Elektryczne samochody, wszystko wszystko pod elektryczne jest podpięte. Moi drodzy, a skąd tę elektryczność wziąć? Czy ta elektryczność będzie taka tania? Nie, wiecie, tak się zastanawiam. Powiem, że to jest, jakoś mnie to wygląda nieciekawie. Nieciekawie z tego względu, że no normalnie ta Europa zachowuje się tak, jakbyśmy mieli, nie wiem, jakieś niewyczerpane złoża energii, które, nie wiem, okalają tutaj kulę ziemską, a czyli całą Europę. No i tak wszystko w kierunku prądu, no. W dobie takiej chorej ekologii i ekologizmu, jakiegoś tam bym powiedział chorego. No bo ja to tak uważam, no bo nie wiem, piszcie jak wy uważacie. A może coś pokażę, jakiś tam urywek się wstawi. Ekspertem nie jestem, no ale mówię, no jakbym teraz miał cofnąć czas co do na przykład mojego zawodu, no bo teraz zostałem już rolnikiem byle jakim. Także ja bym tu chyba postawił na budowlankę, na typowe wykończenie wnętrz. Tutaj naprawdę roboty jest dużo. Dużo ludzi mają zamówień. Fachowcy nie wyrabiają się w terminach. No i powiem tak, no z tego da się żyć. No z tego da się żyć, bo wiecie, z rolnictwa to wiecie, to nie zawsze, moi drodzy. Nie zawsze. Bo Unia do tego dąży, że rolnik ma żyć z dopłat. No wiecie, no ja pierdzielę. No, jakie takie podejście unijne, że rolnik ma żyć z dopłat. No, nie będziesz miał nic, a będziesz szczęśliwy. Dostaniesz na miskę ryżu. Do następnego. Gruszka! Dwa jabłuszka!